Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci, przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś porozmawiamy o tym, czego warto się uczyć i w co zainwestować, żeby za kilka czy kilkanaście lat wygrać z konkurencją na rynku pracy. Swoją wiedzą podzieli się dziś z nami dr Tomasz Gajderowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i z Fundacji Naukowej Evidence Institute. Cześć Tomku. Cześć, cześć Justyno, miło Cię słyszeć. Alvin Toffler niedawno mówił, że analfabetami w XXI wieku nie będą ci, którzy sobie nie poradzą z obsługą Worda, Excela czy innych programów, ale ci, którzy nie będą potrafili oduczyć się rzeczy, które są anachroniczne i nauczyć nowych. Ja mam takie trochę przewrotne pytanie. Jakbyś spojrzał na naszą edukację, tę, którą pozyskaliśmy 20 czy 30 lat temu, to jak myślisz, które kompetencje, które były nam przekazywane, czy też jaka wiedza, wydaje ci się dzisiaj zupełnie anachroniczna i niepotrzebna? Innymi słowy, czego chciałbyś się dzisiaj oduczyć, żeby czuć się lepiej na rynku pracy albo lepiej radzić sobie z zadaniami, które spotykasz w codziennej pracy? Z tą edukacją, która się tak dawno temu zadziała i przez ostatnie lata mieliśmy w edukacji całe fale nowinek technicznych i różnych nowych pomysłów, jak ona powinna wyglądać, to troszeczkę będę mało romantyczny. To znaczy funkcjonujące szeroko zdanie o tym, że nasza edukacja była w pewien sposób anachroniczna, dzisiaj to powinniśmy uczyć w jakiś szczególnie inny sposób krytycznego myślenia czy umiejętności XXI wieku, oczywiście brzmi świetnie i jest w tym wiele prawdy, natomiast problem w tym, że nasze mózgi jako takie funkcjonują dokładnie tak samo czy 20 lat temu, czy dzisiejszych dzieci. To, że dzisiaj nieco inne kompetencje są potrzebne na rynku pracy, to nie przekłada się jeszcze bezpośrednio na to, jak powinniśmy dzieci uczyć. My przez Fundację Evidence Institute przez ostatnie lata zrobiliśmy takie ćwiczenie polegające na tym, żeby sprawdzić na bazie artykułów naukowych, na bazie tego, co dzisiaj nauka wie na temat tego, jak psychologia kognitywna i w jaki sposób nasz mózg się uczy, jakie techniki uczenia i jaka wiedza jest tak naprawdę po pierwsze potrzebna, a poza tym w jaki sposób uczenie jest skuteczne. I powiedziałbym, że wnioski z tego są dosyć zaskakujące. To znaczy prawda jest taka, że te wszystkie nowe trendy w dostosowaniu stylów uczenia się do potrzeb ucznia, które są wierzą w nie masowo i w eksperci edukacji i również nauczyciele, one na przykład nie znajdują potwierdzenia w badaniach naukowych. Są całe metaanalizy pokazujące, że wiele z tych trendów, nowinek, które gdzieś tam funkcjonują w edukacji, są zupełnie nieskuteczne. Bo tak naprawdę, kiedy się zastanowimy, Justyna, na moment nad tym, co to jest to krytyczne myślenie, o którym tak wszyscy dużo mówimy, prawda? Dzisiaj chcielibyśmy już nie uczyć się na pamięć, chcielibyśmy uczyć się krytycznego myślenia, to co to jest? Co to jest krytyczne myślenie? To jest tak naprawdę pamiętanie pewnych schematów rozwiązań, które umiemy stosować do nowych rzeczy. Willingham powiedział, jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie edukacji i metaanaliz edukacyjnych, powiedział, że podobnie jak w przypadku prostych czynności, rozwiązywanie złożonych problemów daje tylko i wyłącznie głęboka wiedza w danej dziedzinie. Więc ja bym powiedział, że nie wylewajmy tak prosto tego, czego nauczyliśmy się 10 czy 20 lat temu, bo ta wiedza w danej dziedzinie jest podstawą do tego, że umiemy w niej krytycznie myśleć. To, że dzisiaj weszły nam nowoczesne trendy z uczeniem poprzez tą inverted classroom, poprzez zastosowanie robotyki, grywalizację, Boże, co za straszne słowo po polsku. Te wszystkie trendy są dobre i potrafią wspierać proces dydaktyczny, natomiast niestety według Willinghama i według metaanaliz edukacyjnych prawdziwe podstawy do krytycznego myślenia i do tego, żeby rzeczywiście być ekspertem, daje głęboka wiedza w dziedzinie, która opiera się na pamięci. Czyli jednak ta perspektywa, że mamy być erudytami, czy też w ogóle wiedzieć dużo, i tu akurat chyba Polacy w tych testach edukacyjnych wiodą prym, jednak podtrzymałbyś, że jest nam to potrzebne, a gdybyś miał nieograniczone zasoby finansowe, wyobraźmy sobie taki świat, w którym dr Tomasz Gajderowicz ma możliwość wpłynięcia na program edukacyjny, na przykład w podstawówkach w tym momencie, albo w szkołach średnich, to czy jest jakiś przedmiot, czy też zakres kompetencji, umiejętności, albo jakiś obszar wiedzy, którą chciałbyś przemycić uczniom dzisiaj w
wiedząc, że za kilka lat to będzie szczególnie potrzebne? Słuchaj, przede wszystkim skupiłbym się na tym, żeby ta edukacja, która jest, była uczyna w sposób efektywny. To znaczy, żeby w szkole nie górowały mity edukacyjne, które staramy się jakoś systematycznie ostatnio obalać, dotyczące tego, jak pracuje ludzki mózg. Ty nawet nie wyobrażasz sobie, ile z takich twierdzeń masowo jest przedmiotem wiary zarówno szerokiej społeczności, jak i nawet w samej edukacji ekspertów, dotyczące, tak jak mówiłem, czy choćby stylów uczenia się, czy z tego, w jaki sposób mózg pracuje, czy chociażby tego, czym jest de facto ta pamięć długotrwała, a czym jest krótkotrwała. Te wszystkie mity sprawiają, że edukacja staje się nieefektywna. To, co bym zrobił, gdybym miał nieograniczone środki, to przede wszystkim nad tym bym pracował. Nad tym, żeby zasoby, które są, gigantyczny wysiłek nauczycieli, którzy mierzą się teraz z dodatkowymi wyzwaniami, był dać im narzędzia do tego, żeby ta nauka była efektywna, czyli żeby korzystać z tych zasad, które wynikają z dzisiejszego stanu wiedzy edukacji. Nie tych mód, nie tych firm, które sprzedają masowo narzędzia oparte na pewnych atrakcyjnych wątkach, ale tego, co jest zapisane chociażby w zasadach nauczania Rosensteina, z tego, co jest dzisiaj udowodnione naukowo na wielkich próbach efektywnymi technikami nauczania, czyli na przykład retrieval practice, interleaving, przeplatanie materiału. Te pojęcia nawet jeszcze nie mają takiego dobrego, ładnego tłumaczenia na język polski, ale są gdzieś tam tym, co rzeczywiście w edukacji jest skuteczne. No dobrze, to jak powinna wyglądać taka lekcja, taka idealna lekcja, która wykorzystuje ten cały potencjał, o którym powiedziałeś, która daje uczniom szansę zapoznania się z wiedzą, ale też przećwiczenia jej w realnych sytuacjach i też pozwala nauczycielowi przetrwać i faktycznie pracować efektywnie z wieloma klasami? No niestety to są rzeczy, które są trochę trudne, wymagają wysiłku, szczególnie na początku, ale paradoksalnie edukacja zdalna pozwala nam, na którą za chwilę pewnie i tak wszyscy przejdziemy, pozwala nam korzystać z technik i narzędzi, które sprawiają, że dla nauczyciela staje się to łatwe. Czyli na przykład powtarzanie w odstępach, czyli jakby oduczenie się przekazywania wiedzy w sposób blokowy. To, co my osobiście lubimy, uwielbiamy robić też prowadząc zajęcia ze studentami. Nauczę studentów modelu keynesowskiego, przejdę do klasycznego i właściwie jestem zadowolony z siebie. To nie jest efektywne. Przeplatanie w odstępach, powtarzanie i korzystanie z narzędzi, które to ułatwiają, z takich nawet online'owych, formatywnych testów, które pozwalają uczyć się lepiej. Druga rzecz to oddziaływanie na motywację uczniów. Co ciekawe, badania empiryczne są bardzo zaskakujące. Sam całkiem niedawno przeżyłem spore zaskoczenie, kiedy się dowiedziałem, że tak naprawdę z badań empirycznych wynika, że motywacja sama w sobie nie wpływa bezpośrednio na wyniki edukacyjne, a jest na odwrót. To jak się uczymy, czy mamy małe sukcesy w edukacji, czy ta edukacja jest, ścieżka do tego sukcesu jest nam pokazana, to wpływa na to, w jaki sposób jesteśmy zmotywowani. Więc jakby oddziaływanie na motywację też trzeba przedefiniować i robić skutecznie. A trzecia rzecz to przeplatanie między przedmiotami. Czyli na przykład jeżeli myślimy o umiejętnościach, które dzisiaj są nam potrzebne, to być może trzeba przestać myśleć o uczeniu informatyki, programowania czy korzystania z nowoczesnych technologii na zajęciach informatycznych. Być może na przykład elementy programowania można wykorzystać również na przedmiotach geograficznych, biologicznych, czy nawet można napisać coś, drobny programik albo coś prostego na zajęciach językowych. Jak się okazuje, są takie dobre praktyki z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie, które są do zastosowania i bezpośredniego przeniesienia. A technologia pozwala nie tylko używać tego, ale przede wszystkim pozwala używać tego nauczycielowi, który jest przemęczony i który nie ma za dużo czasu, bo pewne rzeczy dzieją się same, na przykład formatywne testowanie. Jest taki konkurs, co roku jest wybierany nauczyciel, który odnosi największe sukcesy na tej niwie edukacyjnej, no i właśnie w tym roku była nominowana jedna z nauczycielek, która stosuje programowanie na lekcjach języka polskiego, która właśnie powiedziała, że to jest, dokładnie spełniła te oczekiwania, o których ty powiedziałeś, tak wyobrażam sobie taką idealną lekcję, i ona zdaje się argumentowała, że język polski oczywiście może być nauczany w sposób taki bardzo analogowy, związany tylko z czytaniem lektur i analizą tych lektur, ale ona wprowadziła tam też elementy kompetencji matematycznych, elementy programowania na swoje lekcje, elementy wiedzy o świecie, wiedzy geograficznej, bo próbowała przekazać taką myśl, że właśnie nauka w sposób zintegrowany powinna wykorzystywać te rozmaite treści i czerpać z tych treści, żeby uczniowie faktycznie umieli później przełożyć te być może wyabstrahowane umiejętności, ale właśnie na myślenie problemowe czy na
rozwiązywanie większych kłopotów. Ale wspomniałeś o pandemii i o tym, że niebawem wszyscy być może będziemy edukować i czerpać edukację wyłącznie zdalnie. Jest teraz duże wyzwanie związane z tym, jak uczyć dzieci w sposób zdalny z wykorzystaniem rozmaitych programów. Jak sądzisz, co powinno się zmienić już dzisiaj w tym momencie w edukacji, w ciągu najbliższych tygodni czy też miesięcy, żebyśmy byli w stanie efektywnie uczyć dzieciaki zdalnie i żeby dzieciaki korzystały z tych lekcji faktycznie tak, jak mogłyby najlepiej? Jedna sprawa to jest dramatyczne oddziaływanie edukacji zdalnej na psychikę dzieci i pogłębienie straty edukacyjnej. To, że mamy edukację zdalną i zostaliśmy nią zaskoczeni głęboko w marcu, a teraz na jesieni prawdopodobnie zostaniemy zaskoczeni równie mocno, a nawet mocniej, to niestety sprawia, że dzieci znajdują się w bardzo nierównej sytuacji. Ci najlepsi sobie i tak poradzą. Oni będą mogli czerpać z materiałów i im pomogą rodzice. Natomiast główne zadanie edukacji, czyli wyrównywanie szans, niestety zostanie dramatycznie doświadczone. Strata edukacyjna właśnie wśród tych najsłabszych jest największa. Więc jeżeli chcielibyśmy myśleć o efektywnej edukacji zdalnej, to pierwsza rzecz to namierzenie i targetowanie interwencji dla tych najsłabszych uczniów w najtrudniejszej sytuacji, zarówno względem sprzętu, łącza do internetu i cichego miejsca do pracy. To są dzieci, którym niekoniecznie ktoś pomoże, więc w ich przypadku trzeba niestety myśleć o nauczaniu hybrydowym i dotarciu do nich dodatkowo. Natomiast sama edukacja zdalna, kiedy już dotrzemy do dzieci, to tak jak mówię, wykorzystanie, odciążenie nauczycieli, którzy są przytłoczeni tym dramatycznym wzrostem wymagań i tak naprawdę znaleźli się w zupełnie innym zawodzie niż pracowali jeszcze rok temu. Czyli na przykład wykorzystanie, wracam do tego trzeci raz, bo to jest jedna z najskuteczniejszych metod kształcenia, formatywnych testów online, w których nauczyciele mogą uczniów wielokrotnie dawać im quizy, które oni rozwiązują, w których są rekomendacje i przykładowe rozwiązania zadań, to jest coś, co dzieje się trochę samo, a pozwala nauczyciela też odciążyć, a jest najefektywniejszą metodą kształcenia. Takich narzędzi jest bardzo dużo, wystarczy tylko do nich sięgnąć i zwiększyć świadomość nauczycieli o istnieniu ich. Ale edukacja to przecież nie tylko szkoły podstawowe, czy też szkoły średnie, gdzie rzeczywiście ten challenge, można powiedzieć brzydko, no jest największy, bo musimy wyrównać nierówności, musimy trafić do wszystkich uczniów, ale to też są uczelnie wyższe, które mają już ten przywilej, że mogą uczyć nie wszystkich, w związku z tym te nierówności być może są mniej widoczne. No ale tutaj też badania DELAB-u chociażby pokazały, że no, uczelnie nie najlepiej radzą sobie z przygotowywaniem absolwentów do wejścia na rynek pracy, czy też z wyposażeniem ich w taką kompetencje, które wydają nam się dzisiaj być kompetencjami przyszłości. O ile pamiętam, w naszych raportach tylko co czwarta uczelnia w Polsce, przynajmniej w przekonaniu studentów, przygotowuje ich odpowiednio do wejścia na rynek pracy i do stawienia czoła wymaganiom związanym też z rozwojem nowych technologii cyfrowych na rynku pracy. I powiedz mi, jak widziałbyś rolę uczelni w tym całym systemie? Może w ogóle uczelnie już nie są dzisiaj do tego, żeby przygotowywać studentów do pracy zawodowej czy do wejścia na rynek pracy? Jedna rzecz tutaj to są wybory edukacyjne młodych ludzi i to, gdzie oni się decydują kształcić, w jakim kierunku. Pomijam już na jakiej uczelni, ale przede wszystkim w jakim kierunku. Na szczęście troszeczkę w Polsce mija moda na masowe uczenie marketingu i zarządzania, politologii i tego, że to były kierunki, które ponieważ są najtańsze w kształceniu, to zdobywały tak naprawdę bardzo dużo tych miejsc tam się otwierało i bardzo dużo młodych ludzi wybierało taką edukację, która niekoniecznie jest, mówiąc oględnie, najbardziej niezbędną dzisiaj na rynku pracy i pożądaną umiejętnością. Natomiast jeżeli mówimy o samej edukacji wyższej, jak ona powinna działać, to prawa, o których mówiliśmy przed chwilą, tutaj także działają. To znaczy ona powinna być efektywna i przeplatać materiał. Czyli my mimo wszystko uczymy w bardzo taki schematyczny sposób. Największą wadą kształcenia jest blokowość. To znaczy dlaczego, jeżeli ja mam problem z, na przykład ucząc makroekonomii, uczę jakiegoś modelu, to dlaczego nie mogę jednocześnie wykorzystać technologii do tego, żeby uczniowie na przykład zaprogramowali rozwiązanie. Staramy się wprowadzać takie elementy, ale idzie to zdecydowanie za wolno, bo też uniwersytety nie dają wsparcia w tym swoim wykładowcom, tego, żeby połączyć na przykład programowanie z przedmiotami mainstreamowymi dla każdego z kierunków studiów, przeplatać wiedzę między przedmiotami, używać narzędzi, które później są potrzebne na rynku pracy. Jeżeli jestem w stanie
w języku polskim używać elementów programowania, to jest świetny przykład, który przytoczyłaś, to jestem w stanie to robić również w nauczaniu innych przedmiotów. Wtedy wychodząc na rynek pracy, będziemy mieli schematy rozwiązań problemów w głowie, nie tylko stosowane na informatyce, do informatyki, do stworzenia czegoś, co jest wyłącznie na potrzeby nauczenia się prostego programowania, czy w ogóle istnienia w środowisku cyfrowym, ale wykorzystania tego także do rozwiązywania innych problemów. Znowu, efektywna edukacja, przeplatanie materiału i korzystanie z narzędzi zaawansowanych ICT i wykorzystanie programowania, nawet w przedmiotach, które są dalekie od tego swoim sylabusem. No dobra, ale mówisz o programowaniu i to jakby w różnych obszarach edukacji to programowanie może się pojawić, zaistnieć i też pokazać, w jaki sposób może służyć też różnym innym naukom, a nie tylko informatyce. Ale jakich jeszcze kompetencji czy też umiejętności powinniśmy dzisiaj uczyć Polaków, żeby właśnie w tym ztechnicyzowanym świecie mogli sobie poradzić? Czy to jest tylko programowanie i przyjaźń z komputerami, czy są jeszcze jakieś umiejętności, które powinniśmy umieć, żeby właśnie za kilka lat zawojować na rynku pracy? Nie, oczywiście. To jest zaledwie przykład, bardzo nośny, ponieważ wydaje się, że w przyszłym świecie technologii elementy programowania, nie tylko pisania kodu, ale w ogóle myślenia w sposób cyfrowy będą kluczowe na rynku pracy. No więc to jest tylko przykład. Równie ważne wydaje się to, co na początku wspomnieliśmy, czyli dostarczenie głębokiej wiedzy w dziedzinie weryfikacji informacji. Prawda? To są te eksperymenty znane bardzo z użyciem eye trackera, w którym mierzy się, w jaki sposób ludzie weryfikują informacje, które ich otaczają. Jesteśmy bombardowani różnej jakości informacją cały czas. Nie każdy jest w stanie zweryfikować źródło. Wpisujemy w wyszukiwarkę i tak naprawdę wierzymy temu, co nam wyskakuje. Wystarczy teraz nawet w obecnej chwili poczytać to, co ludzie publikują i w jaki sposób, jakiej jakości chociażby o pandemii COVID-u dochodzi do nas informacja. Weryfikacja tego, czyli umiejętność oparcia się na tym, co jest wiarygodne, a co niewiarygodne, docieranie do źródeł informacji, to jest kolejna rzecz, którą możemy ćwiczyć przy każdym przedmiocie. Nieważne, czy uczę makroekonomii, czy statystyki, spróbujmy znaleźć informację wykorzystania tych metod, która jest wiarygodna i zestawić to z informacjami, które są niewiarygodne i pokazać dlaczego. I myślisz, że takie postawy, czy też kompetencje pozwolą nam nie wpaść do tej kategorii, którą Yuval Harari nazywał useless class, czyli tą klasą osób niepotrzebnych, bo jest gdzieś takie widmo, prawda, które majaczy na horyzoncie, że w świecie nowych technologii, komputerów, maszyn, sztucznej inteligencji, algorytmów, człowiek będzie zbędny, no bo właściwie wszystkie te autonomiczne sprzęty poradzą sobie bez nas. Czy to jest recepta doktora Gajderowicza na to, żeby nie wpaść do useless class? Useless class jest pokłosiem błędów na każdym etapie edukacji, to znaczy jeżeli nasze mózgi, wbrew pozorom to pokazują badania psychologii kognitywnej, są bardzo podobne do siebie. Jeżeli jesteśmy neurotypowi, oczywiście nie mówię o przypadkach nieneurotypowych, to każdego ucznia da się doprowadzić, każdego studenta da się doprowadzić do przynajmniej opanowania tych podstawowych przedmiotów, również prostego programowania na poziomie, który, nie mówię tylko o programowaniu, ale w ogóle o zaistnieniu w środowisku cyfrowym i umiejętności wykonywania prac w tym środowisku, do takiej postaci, żeby się tam dobrze odnaleźć. Zwykle ta useless class i to, że gdzieś wypadają nam studenci czy dzieci w procesie edukacji, wiąże się z tego, że gdzieś gubimy ich, na przykład przez złe nauczanie, powodując strach przed matematyką, strach przed pozyskiwaniem tych zaawansowanych kompetencji, które są winą środowiska, ponieważ wmówiono gdzieś tam dzieciom, że nie jest to dla nich osiągalne. Podczas kiedy mówię, badania psychologii kognitywnej jasno pokazują, że większość rzeczy jest osiągalnych dla prawie wszystkich. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to wynikające znowu z tego, z tej motywacji, która gdzieś tam została zaprzepaszczona przez złe nauczanie, to są te błędne wybory edukacyjne i później to zamknięcie przed światem cyfrowym i umiejętnościami ścisłymi wynikające z tego. Jest ten znany efekt, który opisuje się w psychologii, ale też ja go doświadczam czasem na swoich zajęciach, kiedy mam zajęcia z osobami, które poszły na kierunki humanistyczne, że nawet w prostych rzeczy, kiedy studenci widzą matematykę w tym, przestają w ogóle na to patrzeć, bo zaczynają zakładać, że to nie jest dla nich osiągalne, to będzie trudne, podczas kiedy czasem mogą to być rzeczy bardzo proste. Ta świadomość sprawczości i osiągalności
celów jest jedną z rzeczy, nad którym należy szczególnie pracować, żeby nie doprowadzić do wpadnięcia do tej useless class. Jestem bardzo szczęśliwa, że próbujemy tutaj odczarować takie stereotypowe spojrzenie na te nauki ścisłe, czy też matematyczne, techniczne, jako właśnie trudne, nieosiągalne i niedostępne. I mam wrażenie, że po dzisiejszej rozmowie to jakby motywacja w nas wzrosła do tego, żeby sięgnąć, no może nie po książki, bo jesteśmy w świecie cyfrowym, ale jednak po rozmaite materiały, które pozwolą nam, no właśnie, wyposażyć się w te kompetencje, w umiejętności, o których mówiłeś dzisiaj, ale też i w pogłębioną wiedzę, bo od tego wyszliśmy i myślę, że na tym też skończyliśmy, że nasza nauka i edukacja, której doświadczamy i doświadczyliśmy w szkole, wcale nie jest taka anachroniczna, jakby nam się mogła wydawać, a odczarował nam ją dzisiaj dr Tomasz Gajderowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i z Fundacji Naukowej Evidence Institute. Dzięki, Justyna, zdrowia wszystkim Państwu życzę. A my słyszymy się, miejmy nadzieję, w zdrowiu już za tydzień w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Do usłyszenia. Efekt Sieci. Tu Radio Campus.